Panie ministrze, Ministerstwo Rozwoju realizuje założenia strategii odpowiedzialnego rozwoju. Dziś w czasie Kongresu Zdrowia Publicznego bardzo ważną kwestią jest, jakie miejsce w tej strategii zajmuje zdrowie publiczne. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że zdrowie publiczne to nie jest tylko domena jednego resortu. I strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju również bardzo mocno podkreśla przełamywanie tych silosów, w których tkwią polityki publiczne. Czyli mówimy zdrowie, myślimy minister zdrowia. Bo to jest też kwestia chociażby tego, że profilaktyka to na przykład bardzo mocna rola ministra edukacji. Była mowa chociażby o sklepikach, o kształtowaniu postaw odpowiedzialnych, jeśli chodzi o żywienie. I tutaj współpraca ministra zdrowia z ministrem edukacji narodowej jest kluczowa. Jeżeli mówimy o usługach społecznych, to w tej chwili coraz bardziej widać tak naprawdę, jak bardzo szkodzi brak koordynacji pomiędzy usługami zdrowotnymi a usługami społecznymi, które są w gestii ministra pracy i polityki społecznej. Czyli z jednej strony to jest podkreślenie właśnie tego, że to jest jeden z tych obszarów, który powinien mieć wymiar horyzontalny. To, o czym mówimy też w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, która jest przede wszystkim strategią gospodarczą, to to, że Polska jest na przełomie jest na etapie kilku, może pokonania kilku wyzwań, które są przed nami. Jednym z nich jest kwestia demografii. I bardzo często demografię sprowadza się tylko do kwestii niskiej dzietności, tego, że będzie za mało roczników wchodzących na rynek pracy, a z drugiej strony właśnie starzejącego się społeczeństwa. Ale to jest też kwestia tego, jakie to starzejące się społeczeństwo będzie. Jeżeli patrzymy znowu na statystyki międzynarodowe, to polscy seniorzy są tymi, którzy na ogół najkrócej trwają w zdrowiu, czyli bardzo szybko zapadają na choroby. I tutaj jest przed nami ogromne wyzwanie, aby stworzyć taki system, który będzie pozwalał osobom starszym uczestniczyć aktywnie w życiu społecznym, aktywnie korzystać z życia ekonomicznego, do czego potrzebne jest też dobre zdrowie, czy wreszcie, jeżeli będą z nim problemy, to móc tak naprawdę być w systemie, który się widzi, bo czasem to będą usługi opiekuńcze, za które odpowiada Ministerstwo Pracy czy służby społeczne na poziomie lokalnym, chociażby z usługami medycznymi. Panie ministrze, w wielu krajach świata, Europy, jakby zrozumiano, że stan zdrowia społeczeństwa jest gwarantem wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego. Czy my mamy szansę, realizując Narodowy Program Zdrowia, realizując działania strategii na rzecz rozwoju, to myślenie w Polsce zmienić? Znaczy, ja myślę, że to się już też powoli zmienia. Oczywiście skala wyzwań jest ogromna, natomiast też jeżeli patrzymy na postawy, na kwestie podejścia, widać, że ono się zmienia. Chociażby wychodząc do parku widzimy, że coraz więcej ludzi biega. Natomiast to, co wydaje mi się problemem, to to, że bardzo często przekłada się to na nierówności wynikające chociażby z kwestii edukacyjnych. Na ogół to ludzie właśnie bardziej wyedukowani o wyższym statusie ekonomicznym są tymi, którzy bardziej dbają o swoje zdrowie. I tutaj chodzi o to, żeby te postawy stały się postawami powszechnymi. I to jest chyba wyzwanie, bo z jednej strony mamy i pewnie będziemy mieli grupę osób, które są świadome, które dbają o swoje zdrowie i które pewnie będą cieszyć się dłużej dobrym samopoczuciem i takie, które właśnie będą narażone na szereg chorób, poczynając od pierwszej, jaką jest otyłość, o którą w zdecydowanej liczbie przypadków możemy zadbać sami. Dziękuję panie ministrze za rozmowę. Dziękuję bardzo.